Niech zespół, że tak powiem, opowie sam o sobie. Opowie troszeczkę w pieśniach, opowie troszeczkę na prezentacji multimedialnej, ale również opowie o sobie w różnych teledyskach, bo zespół doczekał się kilku teledysków, za co jesteśmy super wdzięczni, że są naszymi ambasadorami naszego pogranicza i pokazują naszą tutaj, tutejszą kulturę wszędzie, wokół, w całej Polsce. Ale na samym początku... Powstał w kwietniu 2018 roku w Ośrodku Kultury w Sejnach z inicjatywy ówczesnego dyrektora Krzysztofa Dziemiana i pana Mariana Krutula, który po wizycie u pana burmistrza Arkadiusza Nowalskiego stwierdził, że taki zespół powinien powstać w Sejnach, że jest potrzeba, aby ludzie śpiewali, że są chętni, i otrzymałam telefon, będąc wtedy na urlopie macierzyńskim, od Krzyśka, czy znam kogoś, kto by chciał takie zajęcia wokalne poprowadzić w Ośrodku Kultury w Sejnach. Ja mówię, no nie wiem, pomyślę, ale tak myślę, moje rodzinne miasto, chciałabym tam założyć zespół. I chociaż czasu mam niewiele, to zawsze chciałam wrócić do Sejn. Choć wracać i coś tu stworzyć, co by mogło być, pokazywać to miasto, te tradycje. I na początku nie było wiadomo, czy to będzie właśnie zespół taki ludowy. Więc próbowaliśmy śpiewać różne style muzyczne, ale w ciągu pół roku wyklarowało się, że będzie to zespół w charakterze właśnie ludowym. Chociaż na początku śpiewaliśmy i poezję śpiewaną, i utwory z gatunku muzyki gospel, i co tam jeszcze było? No i właśnie piosenki ludowe, które się okazało, że najbardziej przypadły do gustu osobom, które przyszły. Na pierwszych próbach było, myślę, że około 20 osób na pierwszą próbę przyszło. Może trochę przekłamuję, może 18. I w ciągu szybkiego czasu zespół miał około właśnie 30 osób, znaczy 30 osób w sumie przez 5 lat. Obecnie jest 18 osób w zespole, więc skład zespołu się nie zmienia, co pokazuje, że jesteśmy rzeczywiście taką muzyczną rodziną, i też tam na tej prezentacji Państwo widzieli, że jesteśmy powiązani rodzinnie, że są i ojcowie z córkami, i żony z mężami, i przyjaciółki, także i matka z córką, także są różne właśnie takie powiązania rodzinne. Spotykamy się raz w tygodniu, w każdą środę, śpiewamy 2 godziny. No i jeździmy po całym regionie. Chciałam powiedzieć, co jeszcze nie było na prezentacji pokazane, że nasze stroje, jest to strój miejski, który noszono w XIX wieku w Sejnach. Widać tutaj wpływy właśnie te wielokulturowe, poprzez tą kratkę, którą mamy w spódnicach i w spodniach. Sejny, miasteczko wielokulturowe, jak wiemy, więc wpływy też w modzie się mieszały. Zresztą strój jest bardzo bogaty, gdyż patrząc na inne stroje z Suwalszczyzny, są one bardziej ubogie, bardziej skromne. Sejny, myślę, że były właśnie takim miasteczkiem na szlaku, bardzo bogatym, bo te stroje robią wrażenie, gdzie nie pojedziemy. Thank you.
Szanowni Państwo, super być z Wami dzisiaj w tym szczególnym dla Was dniu, ale myślę, że szczególnym dla wszystkich tutaj zebranych, bo nasza obecność, myślę, że świadczy dobitnie, jak wiele zespół Nachodne znaczy dla mieszkańców tej ziemi. Myślę, że każda osoba na tej sali powie, że może powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z Waszej twórczości, z Waszych osiągnięć, pomimo tak krótkiego stażu. Pięknie za to dziękujemy i przede wszystkim życzyłbym Wam, żeby kolejne jubileusze przebiegały w tak wspaniałej atmosferze, żebyście nadal tworzyli, użyję słowa rodzinę, bo tak to na to wszystko wygląda. Ta atmosfera wokół Was, ci ludzie, wszystkie organizacje, przyjaciele, którzy Was dobitnie wspierają, świadczy o tym, że to był strzał w dziesiątkę, że ten projekt, który 5 lat temu wystartował, sprzedał się, użyję takiego słowa, bardzo dobrze. Życzę Wam, żebyście nadal czerpali tak wiele radości, jak czerpaliście do tej pory. Gratuluję raz jeszcze, trzymam kciuki i zawsze możecie na nas liczyć, bo naprawdę warto w Was inwestować. To co osiągnęliście w tak krótkim czasie, dobitnie o tym świadczy. Co będziesz robiła, Kasiu moja miła, na wojence daleko? Chusty będę prała, na sznurach wieszała, na wojence daleko. Chusty będę prała, na sznurach wieszała, na wojence daleko. A co będziesz jadła, Kasiu moja ładna, na wojence daleko? Szanowni Państwo, jak kiedyś przyszedł Pan Marian i miał roszczeniową postawę. Bardzo dziękuję Pani Mariale, po 5 latach okazuje się, że to miało głęboki sens. Ponieważ ja się z Państwem raz na jakiś czas spotykam i żeby nie było, że ja dzisiaj mówię więcej niż wtedy, kiedy się spotykamy, bo my się spotykamy zwykle wtedy, kiedy brakuje pieniędzy. To chciałbym powiedzieć coś, co by podsumowało jakby według mnie całą sytuację. No to sukces jest Was, ale Wy jesteście nasi. Chodzi o jakość, a słyszałem, jak wcześniej mówiłem, 300 albo 400 razy. Litewskie zespoły powinni się Was bać z Polski. Dziękuję za tą piosenkę, dziękuję za to wszystko, co na co dzień robicie. Nie jeden zespół, nawet z 50-letnim stażem Wam pewnie zazdrości, żeby tyle przez 5 lat wykonać, chylę nisko czoło. Dziękuję. Niechcący krzaczkiem ruszyła, ha, ha, ha. A tam niechcący krzaczkiem ruszyła, śpiącego wilka ze snu zbudziła. Wilk się obudził, widzi, że dama, ha, ha, ha. Wilk się obudził, widzi, że dama. Ona ze strachu zemdlała sama. Wyszedł myśliwy z boru gęstego, ha, ha, ha. Wyszedł myśliwy z boru gęstego, zastrzelił wilka, wilka srogiego. Życzenia od całej Rady Powiatu, od wszystkich radnych, a osobiście chciałbym powiedzieć, że Wasze pieśni, Wasze zwroty przypominają mi mamę, przypominają moich dziadków, bo tu na tej ziemi sejneńskiej się urodziłem. A w ogóle dla mnie objawieniem był Wasz kolega, który dzisiaj nie występował z Wami, Franiusz Sebastynowicz, bo przez tyle lat pracowaliśmy razem
ale swego talentu z tej strony nie pokazał. Także gratuluję pomysłu i gratuluję tego, co robicie. Widziałem dziewczynę z koniami, z wołami, a teraz nie widzę z modrymi oczami, a teraz nie widzę z modrymi oczami. Spójrzcie, czy scena wspiera zespół na chodne i będzie wspierał zespół na chodne. Dla całego zespołu gratulacje, pięknego śpiewu i kolejnych lat takiego pięknego. Cieszę, cenię sobie, bardzo się cieszę również, jak mocno zespół na chodne pochłania te wszystkie pieśni, gdzie są wokół, jak jeździ i spisuje, jakim jesteście wspaniałym nośnikiem tradycji i informacji, które płyną od nas z przeszłości. Bardzo wam serdecznie za to dziękujemy i wszystkiego najlepszego. Z okazji jubileuszu życzę wam tego optymizmu, żeby was nie opuszczał. Życzę wam satysfakcji z tego dzieła, które tworzycie, a także pomyślności na kolejne lata, kolejne jubileusze. Wszystkiego dobrego. Chciałam podziękować władzom Sejm za to, że nas wspieracie, że zawsze niemożliwe stawało się możliwe, bo gdy chcieliśmy gdzieś pojechać, dostaliśmy nominację do Kazimierza. Dwukrotnie byliśmy też w Filharmonii Szczecińskiej na turnieju muzyków prawdziwych. Zawsze mogłam liczyć na to, że są ludzie dobrych serc tutaj w mieście, którzy wspierają nas i pomagają tak, by wszystkie finansowe rzeczy mogły być zrealizowane. Że będę chodziła po kapustę z miską. Nie będę chodziła po kapustę z misk. Ode mnie mateńko, ode mnie daleko. Żebym nie chodziła z banuszkiem po mleko. Żebym nie chodziła z banuszkiem po mleko.
mi smutny dziś od rana. Świat mi smutny dziś od rana, bo w mym życiu zaszła zmiana, bo w mym życiu zaszła zmiana. Mamciu moja, mamciu miła, wiadomo, że nasz zespół nie istniałby bez ludzi. Wszyscy go tworzymy, ale przede wszystkim i tu największe gratulacje i podziękowania, przepraszam, Aniu, tobie. Żeby nie ty, my byśmy nie istnieli. Żeby nie ty, nie znalibyśmy żadnej nuty, żadnego śpiewu, żadnego uśmiechu. Dziękujemy ci za wszystko. Oby tak dalej, za twoje serce. Aniu, żyj nam 100 lat i uśmiech jej na twarzy, niech życie ci da, co tylko w życiu marzysz. Od nas, od całego zespołu na chodne. Dziękujemy ci najserdeczniej. Niech żyją nam, niech żyją nam, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Dziękuję wam bardzo. To wszystko dla was. To są spełnianie, to jest pasja, to jest miłość do kultury i tradycji i świadomość tego, żeby zachować od zapomnienia tradycje i melodie i muzykę naszych dziadów, pradziadów. To jest nasza kultura, to jest to, w czym wyrośliśmy i cieszę się, że mogę to robić tutaj w moim rodzinnym mieście, w Sejnach. Bardzo jestem zżyta z zespołem. To jest moja rodzina, na pewno. Dużo możemy razem zdziałać, to pokazało te 5 lat, za to dziękuję. Dziękuję również rodzinom naszych, tutaj moich śpiewaków, bo rodziny tolerują te nasze próby, wyjazdy. Nie tylko tolerują, mało tego, wspierają. Dziękuję rodzicom dziewczynek, bo ten ostatni rok, żeśmy jeździli trochę po Polsce i widziałam duże zaangażowanie rodziców, więc bardzo dziękuję Państwu Maksimowicz i Państwu Luty za to, że wspierają dziewczynki w ich też rozwoju artystycznym. No cóż, dziękuję sponsorom wszystkim tutaj, tak jak już Państwo tutaj byli. Naprawdę jestem wdzięczna. Wiem, że w Sejnach niemożliwe staje się możliwe, bo już tego to pokazaliśmy i jednak jest siła w ludziach z powiatu sejneńskiego, z tego miasta i będziemy dalej, obiecuję, jeździć i promować tym zespołem Ośrodek Kultury w Sejnach oraz miasto Sejny, gminę Sejny i powiat Sejny, bo jesteśmy z różnych miejscowości, jak Państwo wiecie, i będziemy rozsławiać Sejny właśnie tymi tradycyjnymi pieśniami, niepozornymi, często niedocenionymi, ale w Polsce bardzo, bardzo już znanymi, bo byliśmy tu i tam i wiemy wszyscy razem, że warto to robić, warto kultywować i nigdy nie warto się odcinać od korzeni i od miejsca, z którego się jest.